Hej, 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 witam jak zwykle niezwykle serdecznie, z tej strony znowu Orention i gramy dalej w Metro Last Light. Coś tu mamy włączyć, ale nie pamiętam co. A, dotrzyj do czerwonej linii, znajdź skrzynkę z bezpiecznikami i otwórz drzwi prawdopodobnie. No dobra, skoro tak trzeba. Będę się posługiwał tą strzelbą, bo ona jest skuteczna na te wielkie pająki. Tu przejdę? Zamknięte. Strzelanie też nic nie daje. Strzelanie do tego też nic nie daje. No nie wierzę, że ja tutaj idę. Pierdziele, jakie dziwne odgłosy. Ja tu nie wiem dlaczego, ale właśnie jakieś takie efekty dźwiękowe najbardziej na mnie działają jakoś tak, że zaczynam się dziwnie czuć. O, proszę, oddzielenie, nie zebrałem jakiejś notatki. Ale zebrałem latarkę. Tunele i stacje metra są tylko częścią podziemnych projektów budowlanych, które prowadzono przez setki lat historii Moskwy. Książęta budowali tajne przejścia i kryjówki. Carowie kazali drążyć lochy i relikwiarze. A nawet wtedy w trakcie budowy napotkano na jeszcze starsze obiekty, prehistoryczne. Być może nie zbudowane wcale przez ludzi. Jaskinie, koryta podziemnych rzek. Nikt tak naprawdę nie wie, co czyha wokół stacji metra, nad nim czy pod nim. Nie ma map, bo kartografowie nigdy nie wrócili ze swoich ekspedycji. Te dziwne, koszmarne twory zamieszkujące katakumby. Czy naprawdę powstały w wyniku napromieniowania? A może zawsze tam mieszkały? Może dotąd unikały ludzi? Ale teraz czując rychły koniec świata i rozumiejąc, że nie jesteśmy już panami ziemi, odważyły się podejść bliżej i skoczyć na nas, póki jeszcze nasze ciała są ciepłe. Okropieństwo. Trzeba by mi tylko latarka. Czemu się nie boisz światła? Dawaj, brzunio. Kurde, w pajęczynę jakąś się tu... Zauważyłem, że te pajęczyny chyba spowalniają nam ruch. Trochę mnie przeraża, że one tak naprawdę... Nie jestem do końca pewien, czy one się tego światła boją. Gdzieś niby uciekają, nie? Ale nie zawsze. Znowu w coś wlazłem. Lepkiego. Nie. Naboje, okej. Wykluł się. Chodź tu. No dobra. Ała. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja pierdzielę, normalnie... Ja się brzydzę się owadów. Łeb mu odpadł, czy coś. Coś z pancerza mu odpadło, a dalej biegnie. Kurde. Brzydzę się od owadów, a już nie mówiąc takich wielkich. Wszędzie gdzieś tupią, ja pierdziu. Chodźmy stąd lepiej. Ale tu nabojów, ja cię kręcę. O proszę. Czy ja będę ciągle nie ten przycisk wciskał?
Mogę to zaświecić i włączyć? Pięknie. Jeszcze się rozejrzę, bo kurczę... nie lubię tak pomijać. A już pominąłem kilka tych... notatek. Muszę sprawdzić, dokąd mam iść. Gdzieś tam, tak? Co to jest? Nie wiem, coś ta gra jakoś tak przykle... Ja pierdziele, nie, ja tu nie chcę, ja chcę stąd wyjść. Tu może mam coś włączyć. A i tym. Takie on mówił tak, nie? Ten Paweł. Coś wykonałem? Chyba udało mi się drzwi otworzyć, ale jestem... Kurde, przez te pająki obrzydliwe jestem cały zesrany, powiedziałbym kolokwialnie. No jestem, ej. O, talent nie pobijesz, malaciaga. Gotów? Pierwszy poszł. No to poszł. Za mną. Za tobą. О, мам, надеюсь, что из этих катакомб выйдем. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Ну так. Но поверхность тоже не из безопасности. До темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь, по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артем. Похоже, схрон местных сталкеров. Мушу прервать, мой друг, дорогой. А где были сталкеры, там? Черт, фильтров маловато. Но ничего, на нашего их хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Ну, добра, wszyscy stalkerzy to bracia, ale muszę przerwać, bo coś dziwnie mi gra działa. O. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ну, добра, пойду за твою рану. Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета доживем. Dobra, moi drodzy, przerwę, bo coś mi się nie podoba, że dziwnie jakoś ta gra pracuje. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, moi drodzy. Czy ty leziesz? Mam tu zeskoczyć? Deszcz dziwny. No i co teraz? Dotrzyj do czerwonej linii, idź za Pawłem na stację teatralną. No to idź, Paweł. No pięknie. No okej, ten noktowizor teraz nie za bardzo się przydaje, ale... innego nie mamy, oprócz strzelby. Strzelba jest na bliski dystans. Tak, znacznie lepiej. Coś się chyba aktualizowało albo coś, nie mam pojęcia. Jeśli chcesz,
Który drań? Чёртовы твари! Сейчас скажи, курде! Старайся идти потише, тут говорят не только мутанты. Ну изменили, может там будет лучше. Конечно, настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Пайонков тут есть обжидливых. Уф. Ну добра, ну собираемся, идь. Пробей служебное помещение. Jaką serwisownię? Adiós, stój, pignis! Straża! Ogromna stała, widna kurwy! O kurwy! Co to dzieje? Tylko cicho! Jeśli zamietią nas, rozorwą jak pipet! Co się dzieje? Co się, Paweł, dzieje? Muszę wam powiedzieć, że nie pamiętam tego fragmentu gry. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идём к самолёту, пока новых не набежало. Пошли! Ну идём, идём. Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробуй открыть, я прикрою. Добра, пробую открыть. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Ну да. Так, Артём. Место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолёте не летал. Не судьба. Ну то przykro, Павел, ты miałeś takie trochę ubogie życie. О, фильтр. Чёрт, ты тоже видел? Co widziałem? Widziałem coś. А что это было? Nie wiem. Jakieś z widy majaki jakieś. Żyje, смотри, они живые! To ty zaczynasz panikować, nie ja. Sobie podładuję trochę latareczkę. Gdzie ty ich żywych, chłopie, widzisz? To tylko mamy takie... To chyba są omamy wzrokowe, mamy. Mamy omamy! Chciałem coś znaleźć, Paweł. O. Spalmy te pajęczyny obrzydliwe. O, mamy naboje i notatkę mamy. Dziennik. Ach, kurczę, z latarki też nie wziąłem jednego wpisu. Od dnia, w którym ukryliśmy się w metrze, tylko kilka razy wychodziłem na powierzchnię. Promieniowanie jest tam zbyt wysokie. Częste wycieczki grożą ciężkimi chorobami. Na powierzchni trzeba przez cały czas być czujnym. Skażenie nie wszędzie jest jednakowe. Są miejsca, w których można otrzymać śmiertelną dawkę napromieniowania w ciągu kilku minut. W innych natomiast można było przebywać przez dłuższy czas, gdyby nie potwory i nieznośna posępność okolicy. Na oko nie da się odróżnić bezpiecznego miejsca od źródła radiacji, a więc trzeba użyć licznika Geigera. Na powierzchni nie można też wychodzić bez maski przeciwgazowej. Kiedyś władaliśmy ziemią. Dziś, choć wciąż pamiętam letnie dni w ogrodzie botanicznym z mamą, niemal nie mogę uwierzyć w to, co się zdarzyło naprawdę. Nie wierzę, że mieszkałem w jednym z tych wysokich budynków i codziennie patrzyłem w niebo. Wydaje mi się, że metro zawsze było moim domem, ale wciąż tęsknię za światem, który straciliśmy. Ogromny ten samolot jest, Pawełku. Mama! Mama! Co ci się stało, chłopie? Aha. Co to jest? Czort! Pytania nie ma! Impuls! EMP. EMP, nie? Elektromagnetyczny impuls. Czort! Nie, to już
скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась! Да. О, господи! Андрюха, помогай! Да что же это творится? Тебе тоже не пашет! В руки себя возьми! Ты щегар, что ты чё? Нефтяные. Страшная женщина. Ты по работе. За уж то маска. Дышать нечем. Душно мне. Душно. Мама! Мама! Что? Где? Ну. Ale kałasza mógłbym twojego wziąć, wiesz? Ну. Артём. Спасибо. Если бы Бардо, ты, прошу. Я бы так бы и задохнулся там, как остальные, как этот вот. Давай убираться отсюда. Ну то по co тут пришлись в ogóle до этого самолета, я этого не разумею. Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием! Чёрт, демон! Срежь его! Он может изменить фильтр. Ну, widzę, że na mnie leci. Nie mogę celować, bo nie umiem tym kontrolerem. Puszczaj! Kuźwa, jaką masz brzydką paszczę. Czekajcie, może apteczkę jakąś. Czym była apteczka tu? Dobra, dawaj apteczkę i ładuj karabin. Kurde, co tu się wyrabia? Wszystko zaczyna mnie przerastać. To co tu się dzieje? Umne zarazy, a my już почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Ja pierdziu. Jeszcze jeden. Zabiliśmy je? Tam. Czemu ty jesteś nieśmiertelny? Kurde. Dwa razy otrzymał z tej strzelby. Co to jest? Wchod na teatralny tu, za uglom, pobieżali! Zaczynaj, skorzej! No lecę, lecę. Ja pierdzielę, jak oni tu mogą funkcjonować, ci ludzie? Już zadzwonimy po pomoc. Dawaj się tak! Dawaj! Ruku! No już, on nie przeskoczy? Skorzej, сейчас jeszcze nabierze! Tu gdzieś рядом wchod! Nie wiem czy... Nie, czasem ta strzelba działa, nie? Zjemy. Już apteczkę, Artyom. Chodź. No szybko się. Nie wiem z czym mam się posługiwać. Słabą mam tą broń. No twórzcie nam. No dobra, daliśmy radę. Nie mam naboi. Zjedzą mnie. Co mam zrobić? Ja pierdzielę, ratujcie, pomocy! Ciągnęli nas do środka. A ci to mają przynajmniej sprzęt cicho, co? Kurde.
Kurde, masz, co tu się wyrabia, ludzie, to nie dla mnie takie zabawa taka. Chyba. Nie pamiętam tego fragmentu, chyba nie doszedłem aż tak daleko poprzednim razem. Закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо, у самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Ну, файный тайм. Панцирь. Вы это, мужики. Чистите. Молодцы в общем. Так что? Отменяется вынос? Внимание! На первую платформу прибывает поезд с беженцами. Просим беженцев... Ну, Артём! Сразу так какой-то файный есть, да? Над нами Большой театр. Кто из артистов жив? Все тут. Дают представление. Со всего метро народу. Как люди живем, то так, да, какой-то приятный. Разнее все роби на душе человеку. Ну почему? Почему именно мы? Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции, наша красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустим. Мигом у своих берешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем... Вот у себя отдохну. А я что могу? Я ничего не решаю. Споткаюсь с Павлом, чтобы выйти до театра. То могу ты выйти? Могу. Они себе тут живете на этой станции. Театральная. Окей, мои дорогие, бо видзе, что игра еще записала. То я закончу тутай этот отчинок. Kurczę, to wszystko jakoś mnie przerosło, nie byłem przygotowany na taką strzelaninę na powierzchni. Ale jakoś daliśmy radę, nawet nie sfejlowałem. Okej. Dziękuję za poświęcony czas, dziękuję, że ze mną graliście. Zapraszam na kolejne części, zapraszam do innych gameplayów i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.